Witajcie! Dostałem ostatnio od jednego z was dosyć pokaźny zasilacz laboratoryjny, wymagający drobnej naprawy. Od razu wziąłem się do roboty i po wstępnych oględzinach postanowiłem sprzęt podłączyć. Na początku szeregowo przez żarówkę, aby uniknąć ewentualnych fajerwerków. I powiem tyle: takiego otwarcia tego przedstawienia się nie spodziewałem. Źródłem dymu okazał się układ PFC, a konkretnie jeden mały rezystor na jego płycie. Odnalazłem poszkodowanego R18 na schemacie, który przyszedł razem z zasilaczem. Nasz rezystorek siedzi sobie tutaj, i musimy teraz się zastanowić, skąd wzięło się tu wysokie napięcie, które go ugotowało. Jedna noga jest podłączona tutaj do wyjścia z mostka prostowniczego. No a druga noga tutaj do układu. Jak dłużej się temu przyjrzałem, to doszedłem do wniosku, że coś musi być nie tak z R12, czyli rezystorem pomiarowym, bo niby z jakiego innego miejsca wzięłoby się tutaj wysokie napięcie, jak nie z niego. Na tą nogę rezystora pomiarowego wchodzi sobie minus z mostka, a ta noga idzie tu na wyjście i tutaj mamy masę. Teraz załóżmy, że rezystor się przepalił, wtedy przez obciążenie nie ma jak płynąć prąd. Tutaj mamy tego plusa z mostka prostowniczego. I tu też jest praktycznie takie samo napięcie, no bo przez obciążenie nie płynie prąd, nie ma na nim spadku napięcia. Czyli zobaczcie, na masie pojawia nam się bardzo wysokie napięcie, na masie układu. A gdzie jest podpięta ta masa? No oczywiście także do scala kasterującego. Po drugiej stronie rezystora pomiarowego mamy minusa z mostka. Czyli na tej nodze R18 mamy minusa z mostka prostowniczego, a na tą nogę przez diody w układzie, bo te układy zazwyczaj mają diody, Idące od danej nogi do plusa i minusa zasilania. I tutaj prąd palący R18 przepłynął sobie tutaj, do masy, z masy tutaj, przez układ, przez R18, no i popłynął sobie tu. Cały ten prąd, zaświecający 25-watową żarówkę, poszedł przez mały rezystorek i układ sterujący. Nie wpiąłem tego zasilacza na pałę do sieci. Sprawdziłem na początku wszystkie główne półprzewodniki. Ale jak widać, to nie wystarczyło. Po wylucie rezystora pomiarowego od razu było widać, że coś jest z nim nie tak. Wlutowany rezystor miał ten krater na dole, więc nie miałem szans go zobaczyć. Może to niektórych zaskoczy, ale moim zdaniem przyczyną usterki nie był błąd przy użytkowaniu zasilacza, tylko cięcia kosztów. W wykazie części jest napisane wyraźnie: rezystor pomiarowy to mają być dwa rezystory połączone równolegle 0,15OM 5W i 1OM 3W. Natomiast na płytce mieliśmy pojedynczy rezystor 012 który na oko ma góra 3 waty. Wystarczyło chwilę pokopać w internecie, aby dowiedzieć się, że nie tylko u mnie układ PFC zamienia się w parowóz. Zaspoileruję trochę dalszą część odcinka, mówiąc, że z czasem zapach cięcia kosztów będzie się nasilał. Poszukałem u siebie czegoś w miejsce przepalonego rezystora pomiarowego, wstawiłem tam mniej więcej takie rezystory jakie powinny być, wymieniłem R18 i nadszedł czas na chwilę prawdy. Czy układ wróci do żywych? Podłączenie PFC przez żarówkę zamieniło zasilacz w mikerz do kierunków wskazów, ale najważniejsze, że nic już nie dymiło. Zaskoczyło mnie to, że oryginalny układ sterujący przeżył zasilanie przez niego 25-watowej żarówki. To co teraz widzicie to przebieg z bramki głównego MOSFeta w PFC. Pomimo bardzo wysokiego cyklu pracy napięcie na kondensatorach wyjściowych rośnie bardzo powoli. Dzieje się tak, ponieważ napięcie wyjściowe spada do absurdalnie niskich wartości z powodu zasilania układu przez żarówkę. Widząc, że napięcie na kondensatorach wyjściowych nie osiągnęło jeszcze zadanej wartości, układ podnosi cykl pracy, zwiększając prąd pobierany z wejścia. W ten sposób zwiększa się spadek napięcia na żarówkach. Obniża się napięcie zasilania układu, i kondensatory ładują się jeszcze wolniej. Układ, widząc to, podnosi jeszcze bardziej cykl pracy, i koło się zamyka. Kondensatory ładowały się naprawdę powoli, ale jednak się ładowały, więc postanowiłem poczekać i zobaczyć, czy napięcie osiągnie kiedyś zadaną wartość. Trochę to trwało, i w okolicach 400 V zacząłem zastanawiać się, czy z układem na pewno wszystko jest w porządku. Takie typowe napięcie dla PFC to coś w okolicach 380-390 V. A tutaj nie wyglądało na to, że napięcie się przy takich wartościach zatrzyma. Tuż przy 400 V zasilacz miał dla mnie niespodziankę. Nie, no aż tak źle nie było. Ograniczyło się to do. I to wcale nie był wybuch żadnego kondensatora. Podejrzewam, że gdzieś przeskoczyła iskra, tylko nie jestem w stanie powiedzieć gdzie. Nawet przy dokładnych oględzinach nie znalazłem absolutnie żadnego śladu łuku elektrycznego. Niedługo potem sytuacja powtórzyła się. Wniosek jest prosty: w układzie musi być problem ze sprzężeniem zwrotnym. Napięcie z wyjścia wchodzi przez dzielnik na nogę układu sterującego. Napięcie wyjściowe będzie utrzymywane na takim poziomie, żeby na tej nodze było 7,5 V względem masy. Zmierzyłem jednocześnie napięcie wyjściowe i napięcie z dzielnika. Wyszło na to, że nawet przy minimalnej nastawie napięcia wyjściowego wynosiłoby ono 450 V, bo dopiero wtedy na wyjściu dzielnika uzyskalibyśmy 7,5 V. Jakakolwiek wyższa nastawa mogłaby poskutkować efektami typu bo elektrolyty wyjściowe są właśnie na 450 V. Przyczyną problemu okazał się R10, który zamiast deklarowanych 470 miał prawie 600 kOhmów. Dlaczego nasz R10 tak mocno odjechał z wartością? Tym razem odpowiedział nie są cięcia kosztów, tylko błąd konstrukcyjny. R10 to tutaj zwykły rezystor ćwierćwatowy. A zobaczcie, gdzie on jest. W tym dzielniku, z którego idzie sobie napięcie. Na nogę 11 układu sterującego. Tutaj mamy wyjście, na którym jest 380-390 V. Załóżmy, że na wyjściu jest 380 V, tutaj w przybliżeniu 10, to na tym mamy na R10 370 V. No a moc, która się tam wydzieli, to będzie napięcie do kwadratu podzielone na rezystancję. I wychodzi powyżej 4 W, prawie 0,3 W. Ten rezystor się po prostu bardzo mocno grzał, powyżej swoich nominalnych parametrów, i dlatego mu tak odjechała ta wartość. Po wymianie rezystora PFC w końcu zadziałał prawidłowo. Napięcie przestało niekontrolowanie rosnąć i zatrzymało się na stałym poziomie. Można je było regulować potencjometrem nastawnym na płycie. Żeby używać PFC z obciążeniem, musiałbym podłączyć je bezpośrednio do sieci bez szeregowej żarówki. A tego robić nie chciałem, bo przecież nie znamy kondycji reszty zasilacza. Zastosowałem rozwiązanie dosyć głupie, ale tutaj poprawne. Po prostu wyciągnąłem układ sterujący z PFC. Bramka MOSFET jest ściągnięta przez rezystor do masy, więc nie będą pojawiać się na niej żadne śmieci, a na wyjściu układu będzie po prostu wyprostowany napięcie sieciowe. Odpaliłem zasilacz w całości i pojawił się kolejny problem. Fajnie, że na wyjściu możemy uzyskać ponad 40 V, no tyle, że nastawa jest teraz na 0. Objaw ten występował po zmianie trybu pracy zasilacza za pomocą mechanicznych przycisków. Nad przyciskami były diody sygnalizujące przejście w dany tryb pracy. I te diody nie zawsze się zaświecały pomimo wciśnięcia przycisków. Powiem więcej, potrafiły się zaświecić po delikatnym poruszeniu przycisku obok. Oznaczało to jedno niekontaktujące styki wewnątrz przełączników. Nie wszystkie styki związane z danym trybem pracy były zwierane, i zasilacz po prostu głupiał. Przełączniki po wylucie zachowywały się jak generator losowych wartości rezystancji. Czekała mnie żmudna robota polegająca na rozebraniu każdego z przełączników, pieczołowitym przeczyszczeniu i złożeniu z powrotem do kupy, uważając przy tym, żeby żadna z 16 mikroskopijnych sprężynek nie wystrzeliła bezpowrotnie w eter. Patrząc na to, jakim syfem pokryła się ta płytka, nie dziwię się, że przełączniki odmówiły współpracy. W najgorszym stanie były przełączniki zasilające cewki przekaźników. Przypadek? Absolutnie nie. To, że nie mamy tu półprzewodników, które mogłyby zostać rozwalone przez szpilki z cewek, nie znaczy, że możemy odpuścić sobie diody gasikowe. Ale producent uznał, że może je sobie odpuścić. Na stykach pojawiały się iskry i z czasem coraz gorzej one kontaktowały. Po dodaniu diod wlutowałem przeczyszczone przełączniki z powrotem. Teraz maszyna nareszcie zachowywała się stabilnie. Tryby pracy wchodziły bezproblemowo, diody zaświecały się zawsze i działały wszelkie regulacje. Postanowiłem jeszcze sprawdzić elektrolity i w razie potrzeby je wymienić. Ten zasilacz ma już swoje lata. Wymiana elektrolitów okazała się sporym wyzwaniem. W wielu miejscach przewody są na sztywno dolutowane bez żadnych złączek, więc żeby uniknąć rozlutowywania w celu wyciągnięcia płytek, musiałem ustawiać zasilacz w różnych dziwnych pozycjach. Po wymianie elektrolitów chciałem dodać jeszcze jedną funkcję. Automatyczny dobór zakresu woltomierzy. Zakres wybiera się z workami na płytkach, więc wystarczy zautomatyzować zwieranie tych zworek. Ulepiłem układ z transoptorem i TL431. Przy testach na sucho działało to elegancko, ale kiedy chciałem zobaczyć, jak układ zmienia skalę na podstawie napięcia wyjściowego zasilacza, sprawy się trochę skomplikowały. Miernik był podłączony w dosyć zagmatwany sposób, jego zasilanie było z oddzielnego uzwojenia transformatora, które było pływające względem wyjścia zasilacza. Do masy wejścia mierzącego napięcie był podłączony plus z wyjścia zasilacza, a masa na wejściu zasilania miernika nie była połączona z masą na wejściu pomiarowym. Mieliśmy tam naprawdę śliską sytuację, w której bardzo łatwo o odłożenie jakiegoś potencjału na układzie sterującym w mierniku. I dokładnie to stało się po podłączeniu mojego układu zmieniającego skalę do wyjścia zasilacza. Zamknęło się oczko pomiędzy wyjściem zasilacza a pływającym źródłem napięcia zasilającym miernik. Popłynął prąd i nasz miernik przeszedł na drugą stronę. Brawo, ja! Z drugim miernikiem już nie kombinowałem. Jeszcze jedna rzecz kuła mnie w oczy: sposób lutowania przewodów w niektórych miejscach. Były albo paskudnie wygięte, albo lutowane bezpośrednio do układów w dodatku SMD, albo wyrobione i trzymające się na słowo honoru. Jak już to skończyłem i złożyłem całość do kupy. Zauważyłem, że w miejscu, w którym akurat nie robiłem poprawek, odpadł jeden przewód. Więc z powrotem musiałem wszystko rozłożyć i przelotować 28 przewodów. Już poprawiłem je wszystkie. Jak odpadł jeden, to znaczy, że będą odpadać kolejne. Po ogarnięciu tych przewodów, w końcu mogłem wstępnie złożyć to do kupy. Tak się prezentuje maszyna po naprawie. Wszędzie tutaj poprawiałem te połączenia przewodów. Zalałem to termoglutem żeby się jakoś lepiej trzymało i w razie jakby znowu zaszła potrzeba rozłożenia tego żeby te przewody tutaj nie odpadały widzicie tutaj też jest to ładnie zalane trzyma się teraz porządnie tu siedzi sobie ta płytka gdzie czyściłem styki w przełącznikach dodałem też te diody gasikowe no a tu jest to miejsce po naszym nieszczęsnym mierniku który o jest teraz w takim stanie technicznym Raczej już nic z tego nie będzie, amperomierz tu działa, ale co z tego, jak woltomierz jest spadnięty? Jak jakimś cudem udałoby mi się dostać takie coś, ten miernik, co to był, za jakąś przystępną cenę, to po prostu wstawię tu taki, jaki był, a jak nie, to samemu coś tu wykombinuję na przykład na takim wyświetlaczu. jakiejś atmedzy albo innym procku. Tutaj siedzi sobie nasze PFC, w którym jeszcze jedna rzecz jest do zrobienia. Muszę ten rezystor tutaj 470 kg wstawić co najmniej 0,5 W. Tutaj ćwierć WAT to jest za mało. I z takim rezystorem jak teraz możliwe, że znowu wróciłby ten problem, że napięcie za bardzo szybuje w górę. Bo on jest tutaj po prostu przeciążony. No dobra, to odpalmy to sobie zobaczmy, jak ta maszyna się prezentuje. Regulacja napięcia działa elegancko. Wysoko można to ustawić. 40V z kawałkiem. To już jest coś. Ma to tutaj opcję połączenia obydwu kanałów szeregowych, wtedy będziemy mieli 80V o wydajności 5A, więc to już jest moc. Albo możemy mieć 40V i 10A. Oczywiście ten zasilacz jeszcze kalibrowałem już poza kamerą, więc teraz faktycznie można ufać temu, co się tutaj pojawia. Mamy tutaj kilka podkówek od kalibracji. Tą kalibrujemy sobie zakres prądu, ograniczenia prądowego. Tą zakres napięciowy. Tutaj zmieniamy wskazanie miernika prądu. Kalibrujemy sobie to, co wskazuje miernik. Z miernikiem napięcia jest trochę trudniej. Tutaj trzeba się dobrać do tych podkóweczek. Tutaj jedna jest ta górna od napięcia, dolna jest od prądu. I jeszcze tu, w tym miejscu, mamy ostatnią podkówkę. Ją kalibrujemy sobie. Wskazanie nastawy, aktualnej nastawy ograniczenia. Po to się to kalibruje, żeby to, co wyświetla się tutaj, jako nastawa, faktycznie było tym, co jest nastawione. Te dwa główne kanały mają regulowaną nastawę ograniczenia, natomiast ten mają tutaj na sztywno ustawioną. To jest bardziej takie zabezpieczenie nadprądowe. Około 1,75A jest w tym kanale. To potestujmy sobie to chwilę. Ustawmy ograniczenie, powiedzmy na 1A. No i patrzcie. Faktycznie płynie około 1 A. Miernik też tak wystarczająco dobrze to wskazuje. Ciężko jest tutaj taką idealną liniowość. Jak ustawimy to, skalibrujemy w jednym punkcie, to w drugim może być nie do końca skalibrowane, bo jednak mamy tu spory zakres napięcia. Więc ciężko idealną liniowość w całym zakresie. Ale wskazania są wystarczające w punkt. Były ustawione 4A, tutaj są 4, tutaj też 4, elegancko. Zobaczmy jeszcze napięcie. Mamy ustawione 5V. No i jest, powiedzmy 5V. O tą 1 dziesiątą może odbiegać. Tutaj 40 i tu 40. Jak teraz przy maksymalnej nastawie połączymy obydwa kanały szeregowo, jeszcze przeniesiemy nastawę tego kanału na ten kanał, bo do tego właśnie służy ta funkcja, to zobaczcie, z zasilaczem laboratoryjnym dosyć przyzwoicie zaświecam taką żarówkę normalną sieciową. To już jest coś. Fajne jest też to, że kanały są odizolowane od siebie. Zobaczcie, jak teraz przejdę na tryb niezależny dla każdego z kanałów. To mimo, że mamy podłączone wszystko tak jak wtedy, to prąd nie płynie. I teraz te całe 80 V, które mieliśmy wcześniej, jest pomiędzy tymi tutaj dwoma wyjściami, do których nic nie jest podłączone. To jest bardzo dobra rzecz, jak każdy taki kanał, to jest niezależne pływające źródło napięciowe, w którym nie musimy się martwić, że na przykład masa jednego jest połączona z masą drugiego. Więc, no, mimo, że naprawa tego wymagała sporego wysiłku, to jestem zadowolony z końcowego rezultatu. Mimo, że na początku wyglądało to na taką konstrukcję robioną po kosztach, to powoli zaczynam ufać tej maszynie. I myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Aktualnie jest prawie 23, a jeszcze muszę to do końca zmontować, żebyście jutro mogli to obejrzeć. Jeżeli się podobało zostawcie po sobie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. I przy okazji dodać mi motywacji. Subskrybujcie kanał, a ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia za jakiś czas.